Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na materiał z gry Fortnite oczywiście. I dzisiaj dosyć nietypowo, w ogóle w czapce, bo nie mogłem się dogadać dzisiaj z włosami, więc zupełnie inna kwestia. Wchodzę sobie do gry i chciałem dzisiaj dla was nagrać challenge'a, jakiś challenge chciałem nagrać, bo żeby było coś innego, coś ciekawego, jakiś challenge, jakieś wyzwanie, coś co może być cięższe, ciekawsze, jak ja to rozegram, jak ktoś inny to rozegra, ale powiem wam, że zdziwiłem się. Wchodzę do gry i okazuje się, że jest czepiak. Czyli jakiś dziwny granat z przepychaczką przyczepiony. Wygląda trochę jak ten granat taki od fortu, ale jest właśnie z przepychaczką i się zastanawiam, czy on będzie wybuchał, czy jak, bo nie było zbytnio o nim nic mowy. Jest tylko napisane: przyczep ten granat do dowolnej powierzchni lub dowolnego gracza, więc spróbujemy sobie zagrać, spróbujemy go zdobyć i przetestować, jak on po prostu działa, i to będzie główny pewnie cel tego odcinka. A jeśli chcecie challenge, zostawcie taktyczną łapkę w górę, będzie mi oczywiście bardzo, bardzo miło. Dziękuję serdecznie za wszystkie osoby, które zostawią łapkę w górę, i oczywiście pozdrawiam z góry. A teraz przejdźmy sobie już do rozgrywki. Dobra, moi drodzy, butny brzeg, być może on okaże się dla nas szczęśliwy, cokolwiek. Na chwilę obecną, na raczej średnio to wszystko wychodzi, szczerze mówiąc. Zobaczmy, zobaczmy, jak to wszystko da radę. Cyk, 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 w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, na dróżkę. Do któregokolwiek domku widzę tu jedną skrzynkę też jeszcze, jakbym potem chciał przyjść. Tu jest jedna. Albo dwie, albo trzy, nie jestem pewien. Dwie albo trzy, coś takiego. Postaramy się gdzieś tu wylądować, tylko nie na drzewie, żeby nie było przypału. Tu jakiś gościu też ląduje. Wyląduje sobie na tym domku. On tu, wydaje mi się, też będzie chciał lądować. Dobra, albo ja, albo on, no niestety. Kusza, o! Cóż za dobra i majestatyczna broń. O, kolejna dobra broń, rewolwer. To już lepiej. Fak, wyrzuciłem to. Dobra. Tu to... Ciach, dobra. Butny brzeg nie jest. Dobra. Na razie to mi robi za mojego shotguna. Jeszcze gdzieś wyżej słyszę z tego skrzynkę. Czy to może tu? Może mi się wydawało. Nie, dźwięk się zbugował. O, ognisko. Fajniutko. Żeby gość tylko nie chciał zbyt prędko do mnie przychodzić. O, tu była skrzynka. Witam serdecznie. Druga kusza. Jakiś pech? Czy coś? Kolejna AK. Jakoś tak niespecjalnie. Problem jest dla mnie taki, że ja nie wiem, gdzie gościu poszedł. Nie wiem, na który budynek. Będę teraz chodził i szukał. Dobra, tu chyba będzie. Tu będzie gdzieś. O, jest, gdzieś tu będzie. Gdzieś tu będzie, bo tu widziałem pompkę. Ha. Może już stąd poszedł? Dobra, zmianka. Zmianka. Dziękuję. Gdzie jest ta? A nie, bo ta pompa była jeszcze piętro niżej, dobra. Pytanie jakim... Nie, nie była niżej. Gdzie on poleciał? Na kolejne domki? Tak. Jest gdzieś tutaj. O Jezus. Dobra, nice. Dzięki, gościu. To bardzo miło z twojej strony. Bardzo chętnie przyda mi się to. Bardzo chętnie przyda mi się to. Bardzo chętnie skorzystam z tego. Okej. Całkiem nie najgorzej. Co prawda... Granaty dalej nie, do strefy, nawet nie tak daleko, ale strefa zacznie się niedługo zamykać, więc też przydałoby się jeszcze podka jakiegoś złapać. Mam dwa ogniska, więc też całkiem fajnie, na przyszłość. Snajpkę miał, też bardzo przyjemnie, wezmę sobie to tak na razie.
On zostawił fioletową pompę? Okej, ja bardzo chętnie przygarnę. Nie będę narzekał. 28 sekund, no nie, no trzeba się powoli zwijać, bo strefa nas domknie troszkę. Nie wiem, czy nie miał M-ki. Możliwe, że zrobiłem faila i nie wziąłem od niego M-ki. Problematyczne. Fajnie, że miałem właśnie tego. Fajnie, że właśnie miałem RPG-a, mogłem mu cokolwiek więcej zrobić. Co prawda on też coś tam miał z RPG-ów, więc przyjemnie będę miał z czego strzelać. Powolutku na dół. Powoli do stref, potem nie wiem co, przyjemny park może. To jest kolejna AK, która nie specjalnie mnie jakoś rajcuje. Tu nie ma nic, więc bieda. Surowce, na razie nie najgorzej. Nie będę jakoś specjalnie starał się chyba zużywać też. Ile zostało? 31 osób. Tak mech. Kurde, staram się cały czas gdzieś trafić właśnie tego najdziocha. No tam widzę, ktoś się budował też i coś strilał. Czy więcej osób też zabije w teorii to... Aha, tu ktoś złaził, okej. Czym więcej też w teorii osób zabije, tym większą mam szansę zdobyć od nich tego nejda. I to byłoby nie najgłupsze, nie najgorsze. Chciałbym do kogoś przykleić nejda, tak żeby stał w miejscu, rzucić w niego i tyle. Ale to myślę, że to najłatwiej byłoby, jakby było się krzakiem. Tak no, ewidentnie ktoś tu się budował. Ewidentnie ktoś tu był. Pytanie, czy jest tu dalej? To kolejna kwestia. A. Nie wiem, jak mam na to patrzeć, czy więc jest jakiś... A, nieważne. Poszło instant. Gości się nie spodziewał zbytnio. Aka czasem jest dobra, a czasami jest taka beznadziejna, że to jest coś. Dobra, gościu tu coś zlutował. O! Czepiak! Czepiak! Nowy granat mamy! O, moi drodzy, właśnie. Dobra, sprawdźmy sobie od razu, jak działa. Przyczepię go do czegokolwiek, do tego drzewa chociażby. Okej, czyli typowo przyklejamy go i on się wysadza, jeśli chodzi o to. Fajne, przyjemne, jakby nie patrzeć. Bardzo przyjemne. A szczególnie jeśli przykleimy go do kogoś. Jeśli przykleimy go do jakiegoś gracza, który nie będzie się tego spodziewał. I no, mimo że gdzieś tam się będzie zabudowywał, no to będzie miał problem, tak? To nie będzie mógł nic z tym zrobić. Największe fejle ludzie odwalają w momencie, kiedy są tak jakby pod wpływem stresu. Wiadomo, stresują się. Coś ma zaraz się zniszczyć, coś ma zaraz wybuchnąć. Wtedy jest największy stres i wtedy starają się budować. I to jest wtedy najfajniejsze, że możemy rzucić takim najdem, wywrzeć na nim presję, kiedy wrzucimy mu do środka bazy na przykład, bo on wtedy musi szybko gdzieś zbudować drzwi, coś i często może się pomylić i nie te okienka zaznaczyć czy coś i no niestety ma problem, jakby nie patrzeć. Boże, ile gości miał surowców, fajnie, nie muszę sam zbierać nic. O Jezus, nie tak się trochę zbudowało, jakbym chciał. Tu w ogóle się zbudowało totalnie nie tak, jakbym chciał. Dobra, jest. Dostał. Ładnie dostał nawet, bym powiedział. Niemski, on się tam strzela, szczerze mówiąc. Strefa. Daleko jest strefa. Ja nie wiem, z kim on się tam strzela, to jest mój problem. Chyba oleję to i pójdę po prostu dalej. Nie lecę jakoś specjalnie na fragi, żeby mi na tym zależało. A najbardziej mi zależało, żeby po prostu dostać tego czepiaka i móc cokolwiek z tego wydostać, wyciągnąć, pokazać wam, jak to wygląda. A tak jak na przykład teraz gość jest tam przede mną. Nie wiem, gdzie jest gościu. Ale mnie uratowało to. O Jezus. Podłoga. Ale mnie to uratowało, wam powiem.
O, ale mnie uratował ten RPG. Tak się zakapućkałem, nie wiedziałem totalnie co się dzieje, nie? Dobra. I cyk, i szybsze leczenie. O! Nie wiem, w ogóle gości gdzieś tam się na górę wybudował, coś tam macha, ja mówię, nie wiem, zaraz spróbuję się z nim budować, to będzie w ogóle jakaś masakra. Mam nadzieję, że jakieś fajne surowce miał. Dobra, jeszcze tu mogę się przy moim przytulnym ognisku. O! Już chciałem mnie pozbawić, myślałem, że tym granatem fajnie go załatwiał, przyczepiłem go tak jakby rogu i myślałem, że to fajnie sobie podziała. Bo jakby nie patrzeć, mogło fajnie sobie podziałać. Co ty tu miałeś? Jakąś snajperkę? M-kę miałeś lepszą, to mogę się wymienić bardzo chętnie za twoją M-kę. Ale nie miałeś nic do leczenia, więc biednie, nie masz żadnych podków i muszę sobie stąd spadać. Niech będzie. No więc, tak w skrócie, bardzo w skrócie. Doczepiłem do rogu, po prostu jak rampę się buduje, to fajnie jest z tym zaczepnym właśnie, najdem albo teraz tym nowym, a po prostu trafić w sam brzeg, bo jeśli to sobie wybuchnie, to nawet jeśli gościu się kryje i jest kucnięty tak jakby za tym rogiem, to też może bardzo fajnie dostać obrażenia. No niestety tym razem się nie udało, gościu postanowił się wbudować gdzieś na górę, za chwilę gdzieś zeskoczył, za chwilę gdzieś zbudował fort, więc zupełnie inaczej, zupełnie dziwnie, ja nie wiedziałem, co tam się w ogóle dzieje przez chwilę. Tam się gościu też... Tam też ktoś sobie buduje. Tam widzę jedną osobę, za tym drzewem. Na pewno, to może nawet ta osoba, która się budowała. Możemy spróbować pójść mu na plecy, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Czy mam wszystko przeładowane? Raczej tak, z RPG-iem jest troszkę łatwiej. Tylko z RPG-iem jest właśnie to, że możemy się sami załatwić i... Tu może być problem. Nie wiem, czy to on tam budował to wszystko, myślę, że on to budował. Także zresztą już jak kiedyś mieliście okazję na moim gameplayu zobaczyć gdzieś tam jak działało sobie. Czy ja mogę tu pójść na górkę? Czy to będzie dla mnie opłacalne? Chyba tak. Nie, w bok, w bok, w bok. O. Come on! Buduj się tak jakbym chciał. Dobra. Nice. Tu chyba nikogo nie ma i nikogo nie było. Znaczy jest taka szansa. No, ja lubię, jak mówię, jak mieliście okazję zobaczyć moim zaczepnym granatem, jak sobie kiedyś grałem. O Jezus. Jak mieliście okazję właśnie zobaczyć, jak grałem zaczepnym, to... O Jezus, to jest dwóch kolesi. Czy on tam będzie stał? O, dachy buduję, przemyślane. Przemyślana strategia, jakby nie patrzeć. Wow! O! Serio? Nie zabiłem go, kawa, tak się skupiłem, że nie patrzyłem totalnie na plecy. O! 4 HP miał! Co? No cóż, tak bywa niestety, ale najważniejsze, co miałem pokazać, to pokazałem. Goście teraz się może naładować super fajnymi itemkami i tak dalej. Niestety nie miałem żadnej tarczy, więc goście mogły tu mi cokolwiek zrobić. To jest, mam wrażenie, że to jest typ osoby, która siedzi kampi i taki jest cichaczem. Idzie, 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 stara się wszystko, wiecie, boi się wszystkiego. No cóż, co zrobić? Nie będę w to wnikał. Mieliście okazję zobaczyć, jak wygląda używanie nowego Nade'a. Oczywiście zostawcie taktyczną łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Dziękuję serdecznie, zapraszam do subskrypcji po więcej Fortnite'a. No i pa, pa!